Hej, dzisiaj kolejny poranny odcinek na temat produktywności handlowca, czyli na temat tego, jak sprawić, żeby w tych naszych rozlicznych, ośmiornicowych, szeroko zakrojonych, zmasowanych działaniach wykroić troszkę pewnej metody, strategii, sposobu, tak żeby być bardziej produktywnym, bardziej efektywnym. Czasami zdarza mi się również, tak jak i Wam, w sprzedaży popracować na komputerze, coś przygotować dla klienta, pomyśleć, zastanowić się, rozrysować pewne rzeczy, procesy. I metodą prób i błędów wpadłem na jeden, nie wiem czy genialny, ale dla mnie sprawdza się idealnie, rewelacyjnie, hack taki produktywnościowy, który szczególnie dotyczy osób, które są łatwo się rozpraszają, które myślą, że potrafią mieć podzielną uwagę i które chcą robić wiele rzeczy naraz, czyli dla takiego, powiedzmy sobie, posągowego, symbolicznego handlowca. Otóż, kiedy mam coś do zrobienia na komputerze, co wymaga mojego zatrzymania się, uwagi, refleksji, uważności, to odłączam internet. Kiedyś fizycznie odłączałem, była taka możliwość, teraz tego już się chyba nie da tak łatwo zrobić, była możliwość odłączenia karty do internetu. Wyłączam programy do poczty, wyłączam przeglądarkę, odłączam się od Wi-Fi. Tak, przez pół godziny, godzinę, półtorej godziny nikt nie będzie miał ze mną kontaktu i to lepiej, internetowo nie będzie miał kontaktu, telefon zresztą też wyłączam, ale dzisiaj nie o tym. Przez półtorej godziny nikt nie będzie miał ze mną kontaktu dla dobra świata. I co jeszcze ważniejsze, ja nie będę miał, bo sobie go zabrałem, celowo kontaktu ze światem dla dobra sprawy, dla dobra sytuacji, dla dobra tego, nad czym pracuję. Ostatnio porównałem sobie wyniki takiej produktywności bez internetu. Zrobiłem taki eksperyment, w którym pracuję nad dokładnie tym samym, po prostu część większego projektu, ale zadania dokładnie takie same, z rozpraszajkami internetowymi i bez nich, z internetem w tle, mailem, nie wiem, wszystkimi mediami społecznościowymi i bez tego. I wyszło mi, że jestem około 40%, prawie połowę, 40% bardziej produktywny, jestem w stanie zrobić więcej, lepiej, szybciej, sprawniej, z większym sensem, kiedy nie mam dostępu do internetu. A zatem, jeżeli musisz się skupić na czymś ważnym, odłącz internet, odłącz Wi-Fi, odłącz kartę, zrób co potrzebujesz, pojedź w Bieszczady, gdziekolwiek. Natomiast skup się na tym, na tej jednej rzeczy, nie pozwól swojemu mózgowi skakać, a będziesz bardziej produktywny. Wszystkiego dobrego, to były moje dwie minuty, ponownie z trasy.